Nie da się ukryć, to pierwszy tak donośny i tak krytyczny, ale i sensowny głos w sprawie protestów rolników. Dziś Państwa i naszą gościnią będzie profesorka Magdalena Środa, która nie tylko rozwinie swoją myśl, którą zawarła w treści swojego postu na Facebooku, ale także dorzuci i dopowie kilka istotnych liczb, które w ferworze emocji mogą wielu umykać. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na rozmowę dnia. To jest ewidentnie zadyma polityczna. Dostali 80 miliardów. W ramach polityki spójności dostali 160 kolejnych miliardów. Korzystając z benzyny, za którą nie płacą akcyzy, no właśnie, i jakoś nie widzieliśmy marszy radości, kiedy te pieniądze do nich spływały i spływają. Jeśli istniała jakaś sympatia wobec strajku rolników, to ona na pewno wygasła w tym momencie. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Adam Bysiek, dzień dobry. Szanowni Państwo, od kilku dobrych tygodni Polskę zalewają protesty rolników. Na coraz większej części z nich widać proputinowskie, profaszystowskie hasła. Jedne nawołują do tego, by Putin przeprowadził interwencję w Polsce i w Brukseli. Inne z kolei nawołują do usunięcia, dosłownie do wykopania osób uciekających przed wojną z Polski na Ukrainę. Dziś Państwa i naszą gościem jest profesorka Magdalena Środa. Pani profesor, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Pani profesor, pani na swoim Facebooku pisze dość dosadnie, choć myślę, że od wczoraj duża grupa ludzi z panią się zgadza. Na ile tego typu banery, które są no wprost odniesieniem do Putina, które są haniebne, skandaliczne, są wynikiem głupoty tych rolników, a na ile jest to przemyślane no i skoordynowane działanie? Wie pan, mój wpis był właściwie odblaskiem dużego listu Kongresu Kobiet, a właściwie apelu Kongresu Kobiet, pod którym zbierane są w tej chwili podpisy i on się cieszy no, dużą popularnością. I to jest właśnie taki apel do rolników, który krytykuje bardzo ostro nie tyle problem ich walki o interesy czy prawa, ile formę tego protestu, miejsce tego protestu i czas tego protestu, bo abstrahując nawet od tego absolutnie haniebnego, skandalicznego hasła, które tam się pojawiło, to jest tu bardzo wiele niepokojących rzeczy, dlatego że walka rolników o swoje własne interesy w kontekście wojny na Ukrainie i tego, co tam się dzieje, czyli przedkładanie własnego interesu ekonomicznego i dobrobytu nad życie, bezpieczeństwo i wolność kraju, który walczy poniekąd nie tylko dla siebie, ale i za nas, wydaje nam się czymś oburzającym. Oburzające jest również to, że zaniedbania, których konsekwencją jest dzisiejsza sytuacja rolników, były spowodowane przez poprzedni rząd, a ewidentnie strajki są uderzane w rząd obecny, który mamy od zaledwie 2 miesięcy i to w okresie przed wyborami samorządowymi, więc trudno tutaj nie widzieć pewnych powiązań. A czy pani dziwi to, że tam najwięcej widać flag, emblematów Konfederacji? To jest za pani zaskoczeniem? Nie jest dla mnie zaskoczenie, bo to jest ewidentnie akcja polityczna. To nie jest tylko akcja o prawa i interesy rolników, to jest ewidentnie zadyma polityczna, gdzie Konfederacja, że tak powiem kolokwialnie, ubija swój własny interes. Również myśliwi też, zwróćmy uwagę, którzy się solidaryzują, a jednak no, trzeba przypomnieć, naprawdę rolnicy w Polsce, akurat w obrębie Unii Europejskiej, dzięki zarówno członkowstwu dostali 80 miliardów, w ramach polityki spójności dostali 160 kolejnych miliardów, w tej chwili mają jedne z najwyższych dopłat do hektaru w Europie, więc to nie jest grupa, która jest szczególnie upośledzona, natomiast te hasła, które są ewidentnie antyukraińskie, antydemokratyczne i antyeuropejskie, no pokazują wyraźnie, że
kontekst, a właściwie cele tych strajków mają charakter przede wszystkim polityczny. Nas to szczególnie oburza, że ten protest jest wymierzony zarówno w infrastrukturę naszego kraju, nośnym pomysłem jest blokowanie kompletnie granic, ale że to odbywa się w sytuacji, w której nasz sąsiad Ukraina po prostu wykrwawia się. Tam chodzi o życie i o śmierć, a u nas chodzi o to, żeby rolnikom było nieco lepiej. Więc jakby forma tych protestów, wszystkie hasła i symbole, które tam się pojawiają, uwikłanie polityczne, a zwłaszcza bardzo wyraźna polityczna niechęć, która sprzyja albo też jest inspirowana przez niektórych polskich polityków i nie wykluczam oczywiście, że przez rosyjskich polityków czy Wie pani, tam jest też PiS, tam jest pan Braun, tam jest też słynny pan Winnicki, tam są osoby, które grały do jednej bramki z Putinem, to nie jest też tajemnica, że takie persony jak pan Braun, no sprzyjają, ja sam zachodzę w głowę, czy z własnej głupoty, czy może to wynika z tego, że ktoś finansuje tę partię, która przypomnijmy, że w wyborach jednak z roku na rok notuje ani piki. Ten program oglądasz tylko dzięki wsparciu naszych widzów na zrzutka.pl/EXSUMF. Nie emitujemy reklam, dlatego jesteśmy niezależni. I ty możesz zostać naszym patronem. www.zrzutka.pl/EXSUMF. Nie, no oczywiście, no po prostu widać, że te strajki to nie są prawdziwe strajki. Zresztą one trochę przypominają też dawne strajki górników w Polsce, czyli właściwie grupy zawodowej niesłychanie silnej w sensie ekonomicznym, posiadającej też ogromne wsparcie związków zawodowych, no, które się awanturowały w sytuacji politycznej najczęściej, takiej, no, że cele znowuż nie miały charakteru egzystencjalnego czy czysto ekonomiczny, ale wyraźnie polityczny. Tak, to jest taka sytuacja i to jest taka akcja, na której interesy ubijają sobie różne małe, faszyzujące partie. No ale też trzeba zwrócić uwagę na jeszcze szerszy kontekst. Rolnicy w Polsce Wspomnę, że Sąd Okręgowy w Krakowie pozwolił nazywać partię PiS i pisać o niej. Chodziło dziennikarza z południa Polski, który w artykule napisał, określił PiS jako partię faszystowską i Sąd Okręgowy wyraził zgodę, by tak tę partię nazywać. Nie wspomnę już oczywiście o ONR-ze, który Sąd Najwyższy 3 lata temu uznał za organizację, która organizuje Marsz Faszystów w Warszawie 11 listopada. To warto przypominać, szczególnie w kontekście tych banerów, tych haseł, które pojawiają się na ciągnikach, które są kupione z funduszy unijnych. Pani profesor, gdzie jest konsekwencja walki tych rolników, którzy jednak schylali się po te pieniądze z Unii Europejskiej, a dzisiaj robią z ciągników kupionych za nie swoje, a za unijne pieniądze jakąś formę miejsc, multiplexu, na której eksponują własną głupotę? Wie pan, to też jest taki element niesłychanie szokujący, że właściwie rolnicy jadą tymi potwornie drogimi ciągnikami i tym sprzętem zakupionym właśnie w ramach z unijnej kasy, korzystając z benzyny, za którą nie płacą akcyzy. No właśnie, i jakoś nie widzieliśmy marszy radości, kiedy te pieniądze do nich spływały i spływają. Natomiast skąd ten atak na Unię taki nagły, ale również, i na to też chciałam zwrócić uwagę, to jest niesłychanie antyekologiczna grupa, bo ona walczy również z różnego rodzaju ustawami czy propozycjami unijnymi dotyczącymi na przykład humanizacji transportu zwierząt albo zakazu zwierząt klatkowych, albo nastawienia się na bardziej ekologiczną produkcję, bo polska żywność bynajmniej nie jest taka zdrowa. I też jakby razi mnie ten brak świadomości tego, że Europa nadprodukuje żywność w ogóle i że musimy pomyśleć w kategoriach przyszłości, rzecz jasna, o bardzo poważnej restrukturyzacji polskiego rolnictwa, być może bardziej go nastawić na produkcję ekologicznej żywności, a być może korzystać, tak jak to się dzieje w wielu krajach, z dopłat za
niekultywowanie ziemi, czy niewzmacnianie produkcji. No ale to są oczywiście tematy merytoryczne, a w tej chwili atmosfery na takie tematy merytoryczne w żaden sposób nie ma. I zgadzam się z opinią pana redaktora i cieszę się, że sąd tak zadecydował, bo jeśli weźmiemy szeroko rozumiane pojęcie faszyzmu, bo jeśli weźmiemy je rozumiane stricte, to będziemy mieli Mussoliniego i pewien moment w historii nowoczesnej Europy, ale jeśli weźmiemy szeroko, jako po prostu działania autorytarnej partii, która dąży do monopolu władzy poprzez bardzo radykalną przemoc i silną propagandę, to oczywiście, że mamy w Polsce partie faszyzujące albo zgoła faszystowskie i niestety te hasła, które się pojawiają na traktorach, a zwłaszcza ten moment przed wyborami do Europarlamentu, przed wyborami samorządowymi, jednoznacznie wskazują na cele polityczne i to nie są dobre cele polityczne, to nie są cele, które wzmacniają postawy odpowiedzialności obywatelskiej czy postawy prodemokratyczne, tylko wprost przeciwnie, dążą właściwie do rozwalenia tego, co staramy się w Polsce odbudowywać po 8 latach zapaści, mianowicie demokracji, praworządności, no i właściwego miejsca Polski w Europie, bo naprawdę było mi wstyd, kiedy widziałam te hasła, nawet jeśli to jakiś wariat je umieścił, albo to była czysta prowokacja. To jest po nie prostu... była. Ja pani powiem, jak to wyglądało, to muszę przypomnieć, żeby pani też wiedziała, że ten pan, który tym dziennikiem jechał, w tym samym dniu, co potwierdził o dwóch członków kandydatów Konfederacji w wyborach ostatnich, że ten pan zadzwonił na godzinę po zatrzymaniu przez policję do posła Grzegorza Brauna, do jego biura poselskiego, gdzie cytuję, telefon przekazano mi, ponieważ ja zajmuję się sprawami wsi, powiedziałem, że jest to karygodne, ale my się pod tym nie podpisujemy i poradziłem mu, by wziął dobrego prawnika. To kulisy tej całej historii. Czy panią dziwi to, że rolnik, który to badziewie, tą szmatę proputinowską, no nazwijmy to po imieniu, wywieścił na tym traktorze kupionym z unijnych pieniędzy, nie dzwoni najpierw do adwokata, tylko dzwoni najpierw do biura Grzegorza Brauna? Nie, no oczywiście, że to była absolutnie prowokacja wymyślona, no właśnie przez takiego osobnika jak Braun. No wiemy na co go stać, znamy jego historię, ale i znamy jego poglądy. Ale że wykonuje ślepo to polecenie, zawiesza baner, rysuje, wie pani, to nie jest wydrukowane na drukarce, tam ktoś kupił 2 kolory sprayów, więc poświęcił na to czas, wymyślił to, naniósł na to płótno, wywiesił to płótno, potem pojechał. Co bardziej szokujące, pani profesor, ten ciągnik mijał dziesiątki innych ciągników i nikt nie zareagował, nikt nie podszedł, nie zdarł tej szmaty, nie powiedział, że stary, puknij się w głowę, a potem nagle wielki larum, że o, biedny rolnik, no nie pomyślał, nikt nie zareagował. No ale wie pan, takie będą teraz z tego konsekwencje, że jeśli istniała jakaś sympatia wobec strajku rolników, to ona na pewno wygasła w tym momencie, bo widać ewidentnie... No, Zalewska zrobiła na swoim Twitterze, gdzie pytała pani Zalewska z PiS, przypomnijmy, pani ministra pisowska, pytała o to, kto popiera strajk rolników. Pewnie chodziło i o to, by była tam większość na tak. Okazało się, że 3/4 Polek i Polaków po tym incydencie jest na nie. No ja myślę, że no, te strajki spalą na panewce, jeśli chodzi o interesy samych rolników, natomiast niestety bardzo mocno zaszkodzą Polsce, jej wizerunkowi na arenie międzynarodowej, bo przecież ten plakat poszedł na cały świat. No i cały czas przypominam, to nie jest zwykła sytuacja, gdzie jakieś państwo, Ukraina, posiadając czarnoziem, zasypuje Polskę i Europę, też trzeba zapytać, kto w Polsce skupuje to zboże ukraińskie, bo zdaje się, że robią to również, czy głównie ludzie z różnego rodzaju firm, którzy przynależą albo sympatyzują z PiS-em. Ale to jest jakby drugorzędna sprawa. Ukraina nie jest takim zwykłym państwem, które po prostu konkuruje z nami na rynku i nasi biedni rolnicy nie mogą sobie dać rady z tą konkurencją. To jest państwo w stanie wojny i to jest wojna, gdzie ginie mnóstwo ludzi, gdzie jest mnóstwo cierpienia i to jest wojna również o nas, o naszą demokrację i po prostu przynajmniej powstrzymanie się z tą zwykłą chciwością na ten czas, na dzisiejszy czas prób odbudowywania demokracji przed wyborami jednymi i drugimi, no to jest po prostu wymóg jakiejś zwykłej przyzwoitości.
Pani pewnie pamięta słynne chamskie, ohydne, wulgarne hasło faszyzującego z Putinem Grzegorza Brauna stop ukrainizacji Polski, gdy do Polski miliony ludzi uciekających przed wojną, głównie kobiet i dzieci, uciekały przed bombami, przed rakietami, przed terrorystą Putinem. Wówczas on takie hasło wymyślił. Dzisiaj po tej sytuacji z tym ciągnikiem napisał hasło stop banderyzacji Polski. Na ile pani profesor ci ludzie nieświadomie działają po stronie Rosji? No bo to jednak przedsiębiorcy, którzy są w stanie wnioskować o dotacje unijne, brać leasingi, to nie są ludzie do końca ograniczeni. Więc jak wytłumaczyć ich tak głupie, prymitywne i słabe działanie, nawet gdy walczą o swoje? Znaczy wie pan, ja sądzę, że to jest jakiś poważny brak postaw obywatelskich, poważny brak widzenia spraw w obrębie szerszych horyzontów. No być może nie chcę przywoływać tutaj jakichś stereotypów takiego polskiego chłopa czy polskiego rolnika, który po prostu widzi tylko i wyłącznie swoje własne gospodarstwo i zamyka się w jego obrębie, troszcząc się o bliskich jedynie, a nie widzi szerszej perspektywy. A jeśli wychodzi już poza gospodarstwo, to zmierza w kierunku kościoła przede wszystkim, więc trudno mi wytłumaczyć, w jaki sposób to tak naprawdę było zainspirowane. Wydaje się dosyć oczywiste, dlaczego to się odbywa teraz z powodów politycznych. Natomiast wie pan, nie chciałam się wypowiadać na temat posła Brauna, bo ja mam takie przekonanie, że... Przestępcy, ja to biorę na siebie, to jest przestępca. Jeżeli ktoś dokonał tych rzeczy, których on dokonał, to według mnie jest kandydatem na skazanego przestępcę. Dobrze, tylko zdajmy sobie sprawę z tego, że na przestępców ludzie nie głosują, a w każdym razie głosować nie mogą. Natomiast on cały czas funkcjonuje w sferze publicznej, cały czas głosi swoje poglądy, a co gorsza, on cały czas ma swoich zwolenników. To przecież jest reprezentant grupy tych, którzy go wybrali. Ja myślę, że to jest poważny problem. Zresztą ja też przeczytałam komentarze pod moim tekstem na fejsie, i one też oczywiście są czasem bardzo agresywne. No, jednak widać, że Polska jest po prostu podzielona na te dwa wielkie obozy. Jeden jest bardziej obywatelski, proeuropejski. Jest hejt, to jest mowa nienawiści. To jest coś, co kodeks karny definiuje jako przestępstwo. Pewnie pani ma tego... Ale niech pan też zwróci uwagę, że dawniej ta mowa nienawiści, czy właśnie takie hasła, o których przed chwilą mówiliśmy, były czymś straszliwym, były czymś zastraszającym, niemożliwym. Dzisiaj to się normalizuje. Ja podejrzewam, że ludzie też czasem mówiąc, pisząc takie rzeczy, mogą sobie pomyśleć, o, skupimy uwagę mediów, trzeba wymyśleć coś ostrego, coś naprawdę rzucającego się w oczy. Ja myślę, że jednym z motywów powieszania tego haniebnego hasła było też zwrócenie uwagi, tylko że efekt tego wydaje mi się zupełnie przeciwny, ponieważ no, konsekwencją będzie utrata jakiejkolwiek sympatii, jakiejkolwiek inteligentny i pomyślał, okej, sprowokuję ich hasłem, bo większość zyska, to był chyba bardziej prymityw. No wie pan co, no trudno mi jest, nie znam człowieka, mogę tylko interpretować jakby polityczne przyczyny domniemane. Ale kto zawiesza w kraju, który był dla całego świata przykładem, jak obala się komunizm, zawieszać czerwoną flagę z sierpem i młotem na ciągniku i jechać wzdłuż kordonu policji osłaniającego tych ćwierć inteligentów przed... Wie pan co, jest jeszcze rzeczą bardziej dziwną, że pod tym wszystkim podpisuje się Konfederacja, która chyba nikogo tak nienawidzi jak komunistów, i sierp i młot to powinna być po prostu płachta na byka w ich przypadku, ale tak jak się okazuje nie jest. Poza tym, wie pan, wszyscy zaczynamy żyć w takiej lekkiej traumie albo strachu przed możliwą agresją Putina. A tak naprawdę czuć tę atmosferę, która coraz bardziej gęstnieje. I w tym kontekście przywoływać Putina, żeby, że tak powiem, rozprawił się z Europą, z Ukrainą i oczywiście z nami, to jest jakimś, nie wiem, samobójstwem. No, pan mówi, że to jest taka skrajna głupota i że to jacyś prości ludzie. Ja myślę, że to taki właśnie zamysł polityczny kolegów o wielkości intelektu właśnie posła Brauna, czy posła Bosaka, czy tam, no tych chłopaków,
którzy mają niewielkie poparcie, a chcą istnieć w polityce, no i mają się po prostu bardzo niegodnych metod i bardzo niegodnych haseł. Być może też tak myślą, trudno mi powiedzieć. A myśli pani tak na koniec, to muszę panią spytać, pani profesor, że pani nowa posłanka Monika Pawłowska z PiS stanie po stronie rolników, czy będzie wyznawała swoją wizję świata? No, można powiedzieć ironicznie, że to jest bardzo autonomiczna posłanka i po prostu zmienia poglądy, ale też ja bym powiedziała jedną rzecz. Jest mnóstwo, a nie wiem, czy pan pamięta takiego polityka Kałuża bodajże się nazywa. Absolutnie tak, no. Ta sama kadencja, co Marian Pęk, to była ta sama kadencja sobie. Poseł Ryszard Czarnecki i tak dalej. Takich mężczyzn, którzy efektywnie, bo zyskują na tym, zmieniają poglądy polityczne w sposób dość radykalny, jest bardzo wielu, kobiet mało, więc ona, można powiedzieć, no jest pod tym względem gwiazdą. Ale też, wie pan, o tej zmiany poglądów w bardziej łagodnym albo lepszym sensie, zmiana Giertycha, który z ojca młodzieży wszechpolskiej stał się nagle protuskowym liberałem. Na te podniebienie przez pewien czas. Tak, tak, ale wie pan, ja to mam takie przekonanie, że jednak jak się zmienia poglądy, to trzeba mieć dobre uzasadnienie dla tej zmiany i najlepiej, żeby to była po prostu wiedza albo zmiana sytuacji, a jeśli już się zmienia w taki bardziej koniunkturalny sposób, to trzeba po prostu pamiętać, jakie poglądy się miało kiedyś, pamiętać, jakie się miało poglądy i nie wysuwać się na pierwszą linię, ale myślę, że posłanka, o której mówimy, po prostu chyba trochę lubi brylować w mediach, i myślę, że lubi szokować, tak jak jest jeszcze inna posłanka, którą też czasem obserwuję, mianowicie to jest żona jednego z polityków PiS-u, pani Schreiber bodajże, jeśli dobrze wymawiam to nazwisko. Profesorka Madena się to na galę Fame MMA, w to nie uwierzę. Nie, z całą pewnością nie, ale to była osoba, która kiedyś, podobnie zresztą jak Magdalena Ogórek, była zagubiona i szukała jakichś poglądów, jakichś instytucji, jakichś punktów odniesienia i zgłosiła się do Kongresu Kobiet. Magdalena Ogórek też była na Kongresie Kobiet i była wtedy po wyborach lewicową bardzo osobą i nawet starała się współdziałać z Kongresem Kobiet i sprawami kobiet, byłyśmy razem w panelu, no a potem nagle strasznie duża wolta, no tylko w przypadku Magdaleny Ogórek to wiadomo, że chodzi tutaj po prostu o dobrobyt materialny. O pieniądze, ułaskawienie prezydenta, bo to też... Tak, nie może natomiast o co chodzi nowej gwieździe, można powiedzieć, mieniącej się różnymi odcieniami politycznymi, pani Pawłowskiej, tak? Już jeszcze nie zapamiętam. Monika Pawłowska, tak, Monika Pawłowska. No to tak nie do końca wiemy, nie do końca wiemy, o co jej tak naprawdę chodzi. No ale istnieje, mówimy o niej. To się pani na koniec zakończył takim clickbaitowym fragmentem. Moja dziewczyna dzisiaj, naprawdę, to pani przysięgam, totalnie nie jest w polityce, ale widziała na Instagramie właśnie panią Schreiber. Mówi mi, Adam, co ta kobieta robi w tym miejscu? Tu chodzi o to, by zaszkodzić jej mężowi, czy pomóc mu? Pytam ją, no, ale skąd ty wiesz, mojej dziewczyny, skąd połączyć ją z polityką? No bo ona była w to model i powiedziała, że jest w TVN-ie, choć jej mąż jest w PiS. To pokazuje tą polaryzację, pani profesor, jednak. Wie pan co, ja nie wiem, ja też się nad tym zastanawiałam, bo kiedy z kolei myślę na temat tego, jaka jest podstawa dobrego małżeństwa, dobrego partnerskiego małżeństwa, takiego wieloletniego, no to myślę sobie, że jednak musi to być między innymi wspólnota poglądów politycznych. Że trudno sobie wyobrazić, że można funkcjonować w jednym pomieszczeniu, mieć wspólne dzieci z kimś, kto radykalnie inaczej myśli o świecie polityki, o demokracji i tak dalej. No dla mnie to jest rzecz niesłychanie ważna. Natomiast tutaj ja szczerze powiedziawszy tego nie rozumiem. Pan jest w PiS-ie i robi karierę w PiS-ie, żona robi karierę w modelingu, w obronie praw kobiet w pewnym momencie. Do ringu bardzo blisko dzisiaj. No dzisiaj jest w ringu, więc
No, szczerze powiedziawszy, nie wiem, znaczy podziwiam w ogóle te małżeństwa, w których jedna osoba jest za koalicją, a druga jest za PiS-em. Jak funkcjonują, nie wiem. To jest ich wielka tajemnica, być może są nawet silniejsze niż te, które mają tę jednolitość poglądów, na której mi zależy i którą ja osobiście razem z mężem mamy. Wie pani, no KO to też w końcu z angielskiego knockout dla takich małżeństw. Profesorka Badalena Siada, dziś państwa i naszą gościnią. Pani profesor, pięknie dziękujemy za obecność, za rzeczowy komentarz. Oczywiście państwa odsyłamy na fanpage pani profesor Badaleny Środy, tam praktycznie codziennie coś nowego. I publiczne, za... publiczne, bo ja mam prywatne i publiczne, tak, na publicznym staram. To fanpage, więc tam państwa odsyłamy. Pięknie pani dziękuję za rozmowę. Państwu oczywiście dobrego wieczoru. Widzimy się jutro o godzinie 16:30. No i zapraszam na weekendowe wydanie portalu czechpress.pl, gdzie opiszemy to, w jaki sposób Kościół blatował się z PiS-em w trakcie przerzutów pieniędzy, tak o tym pisze OKO.press, z Funduszu Niesprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Dziękuję Państwu, pięknie, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. czechpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.